Uśnijcie, rzecze ojcom swym i matkom na pociechę, jakoby słońce chaty tej o złocie nisko strzechę. Lecz pośród dzieci była tam sierota. W Suchowoli mieliśmy żniwa na europejskich lopokoju. Inicjatywa, która 2 lata temu rozpoczęła się w Niemczech, w Berlinie, z okazji 25-lecia zburzenia muru berlińskiego, ale ją kontynuujemy, dlatego że przesyła ze sobą bardzo ważne idee pielęgnowania przede wszystkim tego pokoju, który tak już nawet trudno w Europie. Polska i Suchowola jest w tym roku gospodarzem tego projektu, a więc do Suchowoli spłynie zboże z 11 krajów danego bloku wschodniego, z którego wypieczemy chleb, który chcemy przekazać na dożynki wojewódzkie, na dożynki prezydenckie, ale również trafią we wrześniu do sklepów województwa podlaskiego, aby z dochodu tego chleba ufundować stypendia dla młodzieży. Cieszę się, że przede wszystkim te dzisiejsze żniwa zostały odpowiednio oprawione dzięki zespołowi ludowemu, który tak pięknie przedstawił na Mamrzut, ale cieszę się, że skorzystał z tego zaproszenia pan poseł Jarosław Kolejnowski, pan wicewojewoda Żyliński, pan marszałek Baszko, pan kurator podlaskiej oświaty, pan Jerzy Kiszkiel. To podnosi rangę imprezy, ale również świadczy o tym, jak ważna jest to inicjatywa również dla naszego regionu, ale również i kraju. Patronat na nią ma również pan minister Sawicki, który przesłał nam również podziękowania, z którym się zobaczymy w Poznaniu na podsumowaniu 21-22 września. Inicjatywa będzie, mam nadzieję, trwać. Na pewno u nas, mam nadzieję, że również w krajach partnerskich. W przyszłym roku spotykamy się na Węgrzech na podsumowaniu. Do zobaczenia na żniwach w 2016 roku, na żniwach na europejskich pokoju w Suchowoli. Przypomniałem sobie, jak się trzyma kosy, chociaż nigdy nie kosiłem zboża, zwykle się kiedyś podkoszało podwórką, bo nie było kosiarek, ale to się pamięta jednak. Po kilku uwagach pana Józefa Popiłuszko szło mi coraz lepiej. Żniwa dzisiejsze, które w Suchowoli mamy, to jest wymiar dla nas bardzo doniosły. To nie bez przyczyny Suchowola. To między innymi największe ofiary też w budowaniu nowego ładu politycznego. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosławiony nasz, poniósł największe męczarnie i to trzeba nam pamiętać i pielęgnować. A żniwa poprzez ten chleb, żeby chleba, tego bardzo dobrego chleba, nigdy nie zabrakło wszystkim mieszkańcom Polski, województwa i świata.